Cześć! Ktoś słusznie zauważył w komentarzu, że dom Pedra i Fjord stoi teraz pusty i w zasadzie to są nasze pieniądze. I ogólnie nasza nieruchomość należąca do tej rodziny. Nieoficjalnie w grze, ale ogólnie tak. Więc można by było albo Telmę i Norę wyprowadzić do tamtego domu, albo można by było wziąć hajs za ten dom i użyć tych pieniędzy, żeby nasz ten aktywny dom rozbudować, tak jak wspominałam w poprzednim odcinku. No i ja jestem bardziej po stronie wzięcia tego hajsu i rozbudowania tego domu, bo chcę dziewczynami jeszcze grać i będziemy sobie dzisiaj adoptować dziecko. Boże, biedna Daphne. To był ten dom. On kosztuje 20 820. Żadnych problemów z rachunkami już byśmy nie mieli, gdybyśmy wzięli ten hajs. Przynajmniej na jakiś czas. Czy mogę zrobić coś takiego, że będzie z plusem? Family funds. Czy to działa? Nie działa. Chyba, że najpierw testing cheats trzeba wpisać, w sumie nie pamiętam. Aha! Zrobiło się zero, jak zrobiłam z plusem, ale dziwna sytuacja. No dobra, mieli 3000 ileś tam. Dodamy do tego 20 000 ileś tam. Więc niech będzie 24 000 mniej więcej, tak by to się zsumowało. Nie, nie 240 000, Merta, nie, to jest trochę za dużo. Jednak dwójeczka najlepsza, w dwójeczce można tak robić, tylko jak masz dwie rodziny z tym samym nazwiskiem, to może się okazać, że minusową kwotę będą mieć, jak odejmiesz pieniądze Family Fundsem i nie na tę rodzinę się ten kod zrobi w twojej aktywnej rodzinie. O nie, nie zadziałało, a potem wchodzisz do innej i oni mają minus 40 000. Zanim porządnie zaczniemy ten odcinek, już wam będę zawracać głowę instant gamingiem. Już od jakiegoś czasu jest na przykład nowa FIFA, a nie, przepraszam, EA Sports FC 24. Akurat kończę oglądać Teda Lasso. Bardzo polecam swoją drogą. Instant gaming to dobre źródło, żeby uzupełnić sobie kolekcję The Sims 3. Niektóre ceny są wow, jakby mocno poniżej 5 zł nawet. A cóż to jest? Bo w trendach coś takiego się znajduje. Imprezowe zwierzaki. Aha, okej, okay, to jest basically Fall Guys. Tylko z trochę inną graficzną otoczką, szczerze, to chyba mi się bardziej podoba. Zawsze fajne są gry, w których można wybierać, jakim zwierzątkiem się jest. Tak samo jak też Overcooked, czyli gra niszcząca przyjaźnie. Jedna z wielu. No i co tam jeszcze? W opisie zawsze jest link do rozdania. No już praktycznie jeden dzień wam został tego rozdania, kiedy ten film wyszedł, więc ostatecznie jeszcze przypominam, w następnym miesiącu będzie kolejne, możecie wygrać grę za darmo, trzeba się zalogować, żeby wziąć w nim udział. I tyle, a teraz zapraszam na budowanko. Thank you.
Dobra, skończyłam. Chwilę mi zajęło rozłożenie pokoi, tak żeby to miało jakiś sens, szczególnie jeśli chodzi o oświetlenie, bo no, dach zrobiłam tak, bo jest najbardziej analogiczny do tego, co jest w innych domach tutaj w okolicy. I tak jest minimalnie inny niestety, no bo postanowiłam tylko tę środkową część jednak rozbudować, zrobić taką wieżę na środku trochę, bo nie było do końca sensu rozbudowywać całusieńkiego piętra, bo nie potrzebujemy po prostu aż tyle miejsca. No i trzeba było właśnie gdzieś tam walczyć o światło tutaj, także myślę, że się w miarę udało. I tak tutaj lampy są cały czas odpalone, bo Sims 3 jest ogólnie ciemne, więc w każdym pokoju, jaki tutaj jest, jak wyłączyć wszystkie światła, to one są też dosyć ciemne, no nie? Tutaj na górze trochę bardziej, ale jednak wszędzie jest tak sobie. No dobrze, to chwila prawdy. Czy adopcja dziecka spełni to pragnienie? O, jeszcze awansik. Mają teraz prawie 14 tysięcy. Awans dostała Natalie, ale jeszcze rachunki trzeba zapłacić. Okej, weźmiemy sobie małe dziecko. I mogę wybrać też płeć. Szczerze to nie pamiętałam, czy się wybiera. Może dla równowagi niech one mają syna. Pamiętacie, jak zdarzyło mi się na kanale grać w grę, która nazywa się Cultures? I pamiętacie, że z takich pierwszych postaci, które tam są wygenerowane, jest na przykład imię Sturla? Wśród tych wikingowych postaci oczywiście. Norweska wymowa tego imienia to coś, czego nie będę powtarzać za każdym razem, jak będę mówić do tego dziecka, bo musiałabym za każdym razem mówić Styrle, albo coś takiego. No wiecie, z tym takim U, co jest trochę jak Y. Więc będę na niego mówić po prostu Sturla, tak samo jak na tego Sturle, który zawsze był rybakiem w Cultures właśnie. Ale tak sobie go nazwę. Miejmy nadzieję, że z niczego się nie Sturla, bo zrobiłby sobie krzywdę. O! Ale śmieszny. O Jezu, jak pani niesie w jakimś beciku. No stereotypowo skandynawskiej urody to on nie ma, ale spoko. O Jezu, Encelado jak od razu w ogóle się zabrał za tego dzieciaka. Dziewczyny w ogóle nawet... Dobra, spełniło im się pragnienie, bardzo dobrze. On jest na samym początku grupy wiekowej. O, jaki w ogóle hot pink lubi. Okej. I uwielbia przyrodę i jest sprawny fizycznie. Pozwolę sobie teksturę włosów mu trochę bardziej dopasować do urody, żeby miał takie kręcone. W sumie w tym otoczeniu przyda się ktoś z ciemniejszą skórą, zwłaszcza, że Lori się nigdy nie rozmnożyła, a jakby oryginalnie Aurora Skies jest bardzo takie hermetyczne genetycznie. Może trochę by mnie korciło, żeby przyciemnić mu te włosy, ale jak już takie mu się zrobiły, to niech takie ma. Ewentualnie mogę się zastanowić, czy jak podrośnie, nie zrobić mu trochę ciemniejszych, no bo często mamy jakiś inny zupełnie kolor włosów, jak mamy, nie wiem, 2 lata, niż jak mamy, jak już dorastamy później, nie? Ja w wieku Sturli byłam też ruda, w sumie. A potem zrobiły się niebieskie. A tak naprawdę ciemny brąz. Z rudych w niebieskie to by było trochę jak miedź. Jak utlenianie czy coś tam miedzi, że robi się zielona. To by było bardzo podobne zjawisko. I jak tylko nauczę go wszystkich rzeczy, to go od razu postarzę do dziecka. Nie będę te 10 dni aż czekać. O, Gwen będzie umierać. Ten ciasto dyniowe jakieś zrobił. Nagle o 3 w nocy. Albo jest strasznie głodny, Boże. Dobra, chodzenia. Już się nauczył. Ale dźwięk został zastąpiony przez dźwięk zrobionego eliksiru. Ojojku, jako smutno. O, a może się napij tego eliksiru poprawiającego humorek. O kurde, jak rzuciła! Aha, te białe kwiaty w ogóle Natalie, co ma w wyposażeniu, dostała od Pedra i przyjęła je. Tak, romantyczną interakcję zrobili. Weź, sprzedaj to, żeby nie było dowodów. A, masz 5 godzin na wypełnienie tego pragnienia, także jak córka z tobą porozmawia, bo chce... Jak córka z tobą porozmawia, bo chce, to iść poćwiczyć. O, spełniła to pragnienie chyba? Widzę, że... ledwo spełniona, ale zawsze jest to pozytywny nastrójnik. I jak zazwyczaj wstaje o 4, tak teraz dopiero położy się o 2. Wy mieliście lepszy wannoprysznic tutaj na dole. Tylko on został zabrany chyba przez komornika albo coś. Więc teraz jak macie więcej hajsu, to mogę wam... odkupić tamten. O, nawet mam zapisany dokładnie taki, jaki był. Bardzo proszę. O! Oni tak zimą wzięli ślub? O kurczę. Znaczy tutaj dużo jest zimy, więc nie było trudno trafić, ale już tego nie pamiętam. W każdym razie podobno minął rok, a ich dziecko już ma z 10. No dosłownie chyba 10,5 roku ma w tym momencie. Nora nigdy nie poszła spać oczywiście.
A dzieciak tutaj już potrzebuje opieki. Okej, Telmę mogłabym trochę wcześniej obudzić, bo ona teraz ma wolne 2 dni. I Nora mogłaby trochę jednak bardziej dostosować obecnie swój styl życia jednak do tego dziecka i wstawać trochę bardziej rano, chociaż o tej, nie wiem, 9 czy 10. Telma nauczyła go chodzenia i mówienia, też chce go nauczyć, ale w sumie fajnie by było, gdyby Nora go czegoś nauczyła. Czy ta Erin to kiedyś do nas przyjdzie? Możliwe, że jest w pracy teraz, ale warto spróbować. Aha, bo ona widzi, że sraleczka też chce go nauczyć, wszystkiego chce go nauczyć. A Nora nie ma w ogóle takich pragnień. Chciała mieć dzieciaka dłużej niż Telma. Ona wcześniej miała to pragnienie. A widzę, że chyba Telma go będzie uczyć wszystkiego. No dobra, byle był nauczon. Nie wiem, czy ta Erin przyszła, bo tutaj czatowałam przez chwilę i nikogo nie widziałam. Jak na razie to nasi ludzie tylko przychodzą. O, przyszła! W końcu, o, w ciąży jest jeszcze do tego. A Telma już tutaj jest zajęta teraz. Dzieciak niczego na razie nie potrzebuje. Dobra, Daphne ją zajmie, zabawi rozmową o teatrze. Dobrze jest. Ojej, chcę się z nią zaprzyjaźnić, jak uroczo. Jezu, Natalie nie może spokojnie się zdrzemnąć, bo jej tu na bębnach ktoś nawala. Przynajmniej widzialnych. A, dobra, Erin sobie pogra na kompie, kiedy Telma uczy tego dzieciaka. Także... nie ma problemu, ona się czymś zajmie, ona poczeka. No i zepsuła. Encelado. Oki. Dobra, siknij sobie i tutaj wszyscy zajęli się tą Erin, ale jakby co, to możesz z nią jednak pogadać. Podobało jej się wyjście, nie miała nic przeciwko temu, żeby sobie pograć na kompie. Może u siebie nie ma. A ten brzuch to chyba jej urósł w trakcie, coś mi się wydaje. Wiesz co, Encelado, jak ty chcesz grać w grę z córką i z tym tenisem, trochę głupio, że będzie chciał wygrać z dzieckiem w tenisa, ale jednak można to jakoś połączyć i mogliby sobie zagrać w tego tenisa stołowego. Jutro po szkole może ona niech pójdzie od razu do tego ośrodka sportowego i tam mogą się spotkać. A, no i na piętrze Encelado i Natalie jest teraz wolny pokój jeden, więc jeśli oni będą chcieli ewentualnie jakieś jeszcze dziecko mieć, jeśli oboje będą mieli takie pragnienie, to w sumie czemu nie? Trochę już za dużo ludzi się zrobi w tej rodzinie, ale damy radę. Jest jakby co miejsce. Jedyne osoby, których imiona kończą się na A, to jest rodzina Nory. Znaczy no, Encelado jest też rodziną Nory, ale chodzi mi o taką, wiecie, żona, żona, dziecko. Bo jest Nora, Telma i Sturla, a wszyscy inni mają na E albo O zakończone imiona, nawet jeśli są kobietami. W polskich realiach, wiadomo, tylko jakieś tam 4 imiona damskie nie kończą się na A i to tylko też dlatego aż 4, że ostatnio się dowiedziałam, że imię Naomi już weszło do polskiego obiegu, no bo jest jeszcze Miriam, Ines, no dwa rodzaje zapisu, Ines są też i co jeszcze? Beatrycze. Pewnie jakieś tam jeszcze by się znalazło z takich bardziej nowoczesnych imion, ale właśnie ta Naomi szczególnie mi właśnie zapadła ostatnio. Boże, jaka buźka biedna, nie! Sturla! Styrla! Jaki biedaczek! Nie mogę, aż się obudził z tego głodu. Boże, Encelado, ty nigdy nie śpisz. Najpierw sam zeżre, a dziecku to nie da. Sama mu kazałam, ale nieważne. Aż mu się teraz tryb życia rozreguluje, jak się obudził tak wcześnie. Premia świąteczna? To jest to? A nie, snow day. O Jezu. To mogą ze wcześniej pójść na tego ping-ponga. Nie no, Encelado idzie do roboty dzisiaj, bo przecież dla dorosłych to nie ma, że snow day. Nawet dla nauczycieli nie ma, że snow day. Czy premię świąteczną oni w ogóle dają, jak ja mam te święta wyłączone? Chyba nie. To dobrze w sumie, bo to strasznie jest tak, strasznie dużo hajsu dostają i to jest taki hajs znikąd. Premie świąteczne ogólnie spoko, popieram, ale oni dostają strasznie dużo, no i ja lubię w Simsach jednak mieć wyzwanie, no nie? A co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co to był... co to było za zamrożenie? Ja wiem, że jest zima, ale... to było dosyć niepokojące. Może się ktoś akurat urodził. Może Erin. W sensie dziecko Erin się urodziło, w sensie Erin urodziła. A kurde, sprawdzę. A żebyście wiedzieli, że sprawdzę. Enras, Master Controller. Ja Basic. Family Tree. No, urodziło się dziecko w sumie. Może przed chwilą. Okej, okay, jakiś Rodolfo Havens. Ten gnom, to taki zezgonowany już tutaj leży. No, długo. Długo. Już chyba z pokolenie całe.
Każde pokolenie ma własny czas, ale każde pokolenie ma też jednego gnoma. No dobra, Dafni, to w takim razie, jak już tutaj ten, masz po prostu szkołę w chmurze dzisiaj i będziesz robić eliksiry. Odkrywaj. Nora, nigdy nie poszłaś spać, jest 10:30 rano. I jeszcze gotujesz, jak mam pełno żarcia w lodówce. Weź się. A, fiddlesticks. Lepiej klocuszkami się pobawię, bo one chociaż nie wybumchną. A, dzisiaj rachunki kolejne chyba przyszły. Znowu 2500. Aha, i Telma też poszła spać. Położyła dziecko i stwierdziła, a to ja też się prześpię. A Nora się zaraz zmoczy w tym łóżku, Boże. Przecież kazałam ci iść do kibla. No tak. Spoko, sprzątaczka już to sprzątnęła, nie ma problemu. Nieważne, że to by wsiąkło w ten dywan potwornie. A, więc lada, bo już jest prawie 18, a ja się zajęłam wszystkimi innymi ludźmi, a Dafni to pewnie do domu zdążyła wrócić. A nie, tutaj jest. Jeździ sobie na łyżwach, dobrze. A nie, chwila! Dzieci nie mogą grać w tenisa stołowego. No w sumie tak. Ale jaja, dobra, to jak będzie nastolatką, to sobie zagracie. Ja za 8 dni. No ale dobra, jak już tu jesteś, to możesz poczekać na jakichś ludzi. Dobrze, możesz pójść sobie do jacuzzi. Albo nie. Czy ty to zepsułeś? No to napraw, no. Nikt nie zobaczy. O, już ktoś przyszedł. Zagraj sobie z Jakobem. A, w ogóle Norka. Ta twoja sztaluga to powinna stać na górze. Teraz dopiero do mnie dotarło. Tutaj jest w tym korytarzu tyle miejsca, że spokojnie można. A czekaj, a nie dałoby rady może tutaj, przy tej barierce? Wiem, że trochę możesz przeszkadzać chyba ludziom wchodzącym. No, będziesz chyba przeszkadzać. Dobra, to niech lepiej będzie tutaj. No, jeszcze chyba jeden dzień będziemy musieli tym małym dzieckiem pograć. Jeszcze połowa nocniczka nam została. Nice! Jej! Dobra, Nora, te kompozycje chcesz już od jakiegoś czasu, więc sobie kup. No łap go, bo zaraz się zesra. Halo! Jak ja uwielbiam to, że nie zawsze jest w ogóle ta interakcja, żeby uczyć dzieciaka sraleczka. Wszystko zależy od tego, jak są ci simowie ustawieni i co akurat w tym momencie robią. O matko! Encelado jest burmistrzem! O, Nora wreszcie ma jakieś pragnienie związane z dzieciakiem. Dobra, to... Naucz się tej kompozycji. A, ona jeszcze chce krzesełko też kupić. No dobra, możemy kupić, pewnie go nie użyjemy ani razu. Czy ona wyłudziła jedzenie od swojego męża? I je sobie teraz ramen? Wyciągnął jej z kieszeni, masz. Smacznego. Czy ona to je widelcem? You were driving the getaway car, we were flying, but we'd never get far. Dzisiaj są Telmy urodziny, będzie stawać się dorosłą. Ciekawe, czy będzie miała kryzys wieku średniego. Dobra, ostatni sraleczek. Ostatnie podejście. Dajesz. To możemy sobie podwójne urodziny zrobić w sumie. Ale to dwa torty? A, dobra, będziemy napychać mordę tortami najwyżej potem przez najbliższe 2 tygodnie. Mamusia ma urodziny i synek ma urodziny i jest fajnie. Akurat Telma jest głodna. Myślę, kto pierwszy. Może najpierw dzieciaka zrobimy. Chociaż on jest strasznie senny. No dobra, połóż go może na chwilę jednak. Zrób swoje urodziny. Co ty znowu spać poszłaś? Ona tak lubi w środku dnia spać, bo ma pracę na nocki i ona z automatu po prostu idzie spać, żeby się wyspać przed pracą. No oni są wbrew pozorom naprawdę mądrzy w tej grze. Telma tak się świetnie spisała z tym dzieckiem, wszystkiego go sama nauczyła, że zasłużyła na tort i całe 5 świeczek. I na pomyślenie sobie życzenia. Chciałabym coś zjeść. Uiii. Przeciętne cele w życiu. No zaraz zobaczymy, czy takie przeciętne. Trzeba chwilkę odczekać zawsze. Pim, pim, pim. Nie? O nie! To dobrze. To dobrze, bo Telma nie ma żadnych powodów, żeby mieć kryzys wieku średniego. Dobra, a ty bierz tego dzieciaka. Bo on jest też głodny, to sobie zaraz tort zje i będzie fajnie. Encelado jak skończy, niech wraca do domu, bo jego siostrzeniec ma urodziny. To można schować. Uiii!
Spojrzę sobie na charakter Thelmy, bo myślę, że jeśli byśmy... No ja będę losować, ale no ja tak pół losuję, pół wybieram, no nie? Więc jeśli bym miała się sugerować czymkolwiek, no to charakterem Thelmy bardziej, bo mam takie odczucie, że to Thelma się przyczyniła przede wszystkim do tego sukcesu tutaj urodzin i że ona miałaby wpływ bardziej na jego osobowość. On już ma jedną wspólną cechę z nią. Przegrany? Nie! Nie, ogrodnictwo tutaj jest tak średnio. Perfekcjonista. To by miało jakiś sens. Tylko coś czuję, że jak on by był sprawny fizycznie i perfekcjonistą i jeszcze dodatkowo do tego lubił przyrodę, lubił przebywać na dworze, to ja się obawiam, że on by się zatrenował po prostu do granic. Ambitny też tak mi trochę wygląda, ale to mi bardziej pasuje w sumie, żeby on był ambitny, no bo on... miał taką skrócony kurs małego dziecka, no nie? I mógłby mieć właśnie takie ambicje, żeby szybko docierać do jakichś tam różnych sukcesów. Spoko, może tak być. Ale jako nastolatkowi dobrze by było mu dać jakąś taką bardziej negatywną cechę, no bo ambitny nie jest jakoś specjalnie negatywną cechą, no wiąże się z negatywnym nastrójnikiem czasem, jak ten sim tam nic nie robi ze sobą, ale ogólnie nie jest jakąś taką typowo wadą. No i tak nie dostał tej cechy, więc dziękuję, dobranoc. No to przy okazji przynajmniej zmienię mu wszystko inne od razu. Dobrze, że ta cecha jest na samym początku. No i ja mu przyciemnię te włosy. No bo dostał takie zupełnie losowe i szczerze, zupełnie, totalnie szczerze, transparentnie wam powiem, że nie podoba mi się to, że one nie pasują mu do urody zupełnie. Mogę mu zrobić w tym samym odcieniu, jakby w sensie miejsce na kole kolorów może być to samo, tylko ja bym je zrobiła po prostu ciemniejsze, takie brązowe. Też, żeby może niekoniecznie mu się zlewały ze skórą czy coś, ale żeby jednak były po prostu ciemne. W sumie jak tak spojrzę na jego rysy twarzy, co mu się zupełnie wylosowały oczywiście, ale jeśli miałabym interpretować jakoś jego pochodzenie, to myślę, że miałby gdzieś z Indii bardziej pochodzenie, nie? Jak myślicie, jaka jest jego historia, że został zaadoptowany, że był w ośrodku adopcyjnym? Więc jeśli bardziej w hinduskie pochodzenie byśmy szli, to niekoniecznie musiałby mieć takie super kręcone te włosy w sumie. Mógłby mieć takie gęste, mocno falowane, ale niekoniecznie to musi być taka afro tekstura, nie? Może coś takiego na przykład. Albo takie. Ej, te mi nawet pasują do niego, bo właśnie są takie mega gęste. Teraz jak sobie wymyśliłam jego background, to tak mi trochę nie pasuje to chamsko-nordyckie imię do niego, takie kurde wikingowe wręcz. No ale nie wiadomo, kurczę, może jeden z jego rodziców był faktycznie oryginalnie na przykład z Norwegii, tak? I tradycyjnie został nazwany właśnie mocno po skandynawsku, mimo że no do bladej skóry i blond włosów mu bardzo daleko. Fajnie w sumie, że takie nieoczywiste. W sumie on co do ulubionego swojego koloru by się dogadał z Enceladą, no nie? Encelado lubi po prostu różowy, a on lubi taką magentę. Dostał też taki najzwyklejszy głos... taki zupełnie podstawowy, taki co każdemu simowi się zawsze generuje. Ja mam ustawione, że mają dziedziczyć te głosy i że one się różne mają losować. Więc uszanuję to, że dostał ten pierwszy głos, ale go odrobinkę obniżę. Albo nie, podwyższę. Będzie miał wysoki głos. No i fajnie. Elegancka piżamka. Na widoku kuzynów sobie zakończymy. Przez to, że nie zmieniłam w ogóle miejsca w kolorów we włosach Sturli, to on ma ten kolor włosów taki bardzo ciepły, nawet mi się podoba. Nawet bym sama mogła taki zrobić. Wybaczcie, jeśli ten odcinek był trochę krótszy, ale w tym tygodniu będę wyjeżdżać na 4 dni i staram się to zrobić tak, żeby nie rezygnować z żadnego filmu, więc no, kosztem tego jest to, że może nie być to najdłuższy film w tej serii, ale tak też, żeby nie tracić całego tygodnia, no nie? No i kurczę, nie wiem, na następny odcinek muszę się zastanowić nad tym, co dalej będziemy robić, no bo na dzisiaj celem było zaadoptowanie tego dziecka, no i właśnie dotarcie do tego etapu dziecka, nauczenie go wszystkiego i zrobienie tych urodzin, a dalej będziemy sobie jakoś tam rozwijać te nasze małe postacie. Chyba Daphne jeszcze nie będzie nastolatką w następnym odcinku, ale muszę też z tymi innymi ludźmi gdzieś tam zajmować się różnymi rzeczami. Strasznie dużo tych ludzi jest i nie mogę się połapać zupełnie, ale postaram się w miarę możliwości jakoś to zorganizować. Jak zwykle. Dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym. Pa! Yeah! We're happy, free, confused and lonely at the same time. It's miserable and magical, oh yeah, tonight.
Tonight's the night when we forget about the deadlines. It's time.